have my heart filled up with ice. To avoid its breaking twice. Thanks to you, my dear old friend. But you can help. This is the end of a tale that wasn't right. I won't have no sleep tonight. They fall like rain.
Now the tears, they fall like rain. I'm a
Cześć! Obecnie jesteśmy przy schronie, ciężkim schronie bojowym numer 6 według fortyfikacja.pl. Tej strony jest to jeden z najcięższych obiektów wybudowanych, jeżeli chodzi o OWS i punkt oporu Hnieżdara. Jest to schron wybudowany o klasie odporności E. W 1939 roku jego budowa rozpoczęła się na wiosnę. Był po prostu zabetonowany, dozbrojony i obsadzony z załogą. Także tutaj jest kopuła obserwacyjno-bojowa. Wzór 38, wspólnota interesów. Uzbrojony był w 3 CKM-y, w tym jednym właśnie w kopule, i 2 CKM-y w strzelnicach bocznych za płytą pancerną model 39 i drugi za płytą pancerną model 39B. Poza tym we fortyfikacjach PL piszą, że był uzbrojony od 3 do 5 RKM-ów, no, można powiedzieć tak, no, jest pewne takie, że chodziło o minimalizację tych RKM-ów i prawdopodobnie, jeżeli tu tak jest dużo tych strzelnic, bo są też jeszcze 2 wyjścia ewakuacyjne, także jest 7 stanowisk dla RKM-ów, to być może były tylko 3. Bo przeważnie było obsadzanie po jednym, ewentualnie 2. No też może być, że było tylko 2. No. Dodatkową taką atrakcją tutaj jest ten murek zabezpieczający, bo na niemieckich zdjęciach, ja bym powiedział, po opuszczeniu tego przez polskie wojsko i zajęciu przez niemieckie, tego murku nie było. Potem dopiero został dobudowany prawdopodobnie przez Niemców. No obok jest tutaj Kochbunker z tej linii B2. No co jeszcze można powiedzieć o nim? Zachowały się bardzo dobrze nasypy, te wszystkie skarpy, równie ogniowe. Jest z jednego wyjścia, jest jedna nawet, jedna część drzwiczek pancernych. Są zachowane kraty antyszturmowe, w środku jest studzienka na wodę. No nie wiadomo, czy to było po prostu tylko studzienka na zbieranie wody deszczowej, także tu jeszcze się to wyjaśni kiedyś. No, jest dobrze zachowany w środku, widać jeszcze po prostu nawet ta cały strop z tych szyn i z tych wkładek blach. To jest jeszcze, nie jest tak skorodowany jak w innych schronach, także tu jest dosyć ładnie to zachowane. No, kopuła jest pomalowana, ale to jest prawdopodobnie ktoś to po prostu pomalował tak, tylko że to nie jest tym, bo to by po prostu nie przetrwało, bo te bunkry nie byli malowane farbami olejnymi, one byli po prostu kredowymi farbami malowane i mieli te kolory dosyć takie jakby jaśniejsze. Także to jest po prostu, no widać te wypływy już solne też są, no to wiadomo, no także tu jeszcze są, co by tu jeszcze można powiedzieć, no jest kilka tych czerpi powietrza, uzbrojony jeszcze dodatkowo w 2 wyrzutnie rakiet sygnalizacyjnych i 1 spust granatów. Co jeszcze by można tak powiedzieć o tym? To by było. Aha, zapomniałem o najważniejszym. To jest jeden z tych schronów już wyposażanych w te armaty przeciwpancerne forteczne. To znaczy, jest to armata wzór 38 z roku 38, ale już nie jest montowana po prostu na tym normalnym podwoziu armaty z kołami, tylko była po prostu, jakby powiedzieć, specjalnie zrobiona armata bez tego, tylko lufa i strzelnicy. To potem pokażę, bo są zdjęcia tego schronu, po prostu
że ten już posiada właśnie ta armata nabyła z tej strony na ta armata przeciwpancerna forteczna, także tu taki jest jego też uzbrojenie po prostu taka ten. Jest, no ona została, nie była zdemontowywana, dlatego zostało też zdjęcie niemieckie właśnie z tej armaty. To już właśnie jest ten typowy obiekt typu 39. Także to już jest ten ostatni typ, który ten kraniec ewolucji całej tego wszystkiego i tu by było wszystko na ten temat. Tu już te armaty, te forteczne byli montowane, także tu jest to jest ten jakby ostateczny etap tej ewolucji tych wszystkich schronów bojowych. No i co jeszcze tak możemy powiedzieć, jest fajnie zachowany, bardzo piękny widok jest. Jeżeli chodzi o ostrzał z kopuły, to tamten rejon cały był aż tam. Właśnie, że kopuła flankowała jakby cała ta strona, a obserwacyjne stanowiska to już są na zapole właśnie ta strona, żeby było wszystko. Także to kłaniam się i kieruję się, może jeszcze się uda zrobić ten inny, jeszcze jeden, ten siódmy albo ósmy obiekt, ale jest tak upalnie dzisiaj, że nie wiadomo, czy nie przerwie tego i nie pojada do domu. No zobaczymy jeszcze, jak się uda. Ale w każdym razie ten warto odwiedzić, polecam go, jest na co popatrzeć, jest to po prostu jeden takich dobrze zachowanych, niezmienione te równie są ogniowe, także bardzo polecam tu zajrzeć, odwiedzić, można wyjść do środka, także na YouTube będzie film po prostu ogólnie o nim, także się fajnie udało. Także dziękuję i tu pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy się tym zajmują, także i do następnego bunkra. Może się uda coś dzisiaj jeszcze zrobić, to cześć.